Jak powstawał ten proces? Ja nie mam siły na to takie mówienie. Powstawał przez półtora roku, tak jak mówiłem. Paweł Klimczak jest kompozytorem. Chłopaki naprawdę, uważam, się starali. Ja później rok pisałem teksty. Franz Kafka mnie zainspirował do tego, żeby napisać o procesie, ale to jest mój proces własny, prywatny. Rozumiesz? Już nie jest to proces Józefa K., tylko proces Tomasza B. Ja mam, jak powiedziałem, jestem stary, już mam swój proces. Uważam, że każdy mężczyzna w tym wieku, kto choć trochę reflektuje nad swoim życiem, to już widzi, że ma też proces, że już chwila, a go tam gdzieś zabiorą i mu wbiją nóż, gdzieś i przekręcą cztery razy. Więc ja, że tak powiem, mówię, myślę poważnie o swoim życiu, ja też mam proces, ale moja płyta, nasza płyta kończy się inaczej niż powieść. No kończy się tym kawałkiem śpiewanym, czy nie wiesz, czy nie o tym myślisz? No, ma zakończenie inne. No jest ten underground śpiewany razem. Jest underground, ale wcześniej jest utwór Anima, który jest, że tak powiem, światłem w ciemności tego życia. Czyli znowu gnoza. Nie gnoza, żadna gnoza. To już nie jest gnoza. Światłem w ciemności tego życia jest utwór Anima i nie kończy się śmiercią, tak jak powieść genialna Kafki. Bo powiedziałem, nie jest to ilustracja powieści Proces, tylko to już jest mój proces i w ogóle. Patrząc po dzisiejszym koncercie... Moich rówieśników. O. Ja tutaj widziałem dzisiaj wielu moich rówieśników, też było. I myślę, że oni też trochę myślą o swoim życiu poważnie. Po 40. Wszystko boli po 40 już. Brzuch boli, głowa boli. To najciekawsza część wywiadu, tak. Co tam boli? Czekaliśmy na te słowa. Powiem ci, że za przeproszeniem, kurwa, wszystko boli już. Proces się zaczął. Jak się obudzisz, nic to, boli, jak to się mówi, nie ma. Tak. Się mówi, to bardzo śmieszne, tak. Jak się czujesz, kiedy młodzież podskakuje i krzyczy z tobą razem marność? Jestem wzruszony. Ponieważ to nie jest muzyka dla młodzieży, z którą my gramy. Na naszych płytach powinna być, tak na przeproszeniem, taka karteczka, dozwolone dla 30. Ale przychodzą oni i oni, to mnie wzrusza. Że jeszcze kogoś interesuje taki zespół, jak ma nastolatkiem, jest interesuje go zespół Armia. Jestem wzruszony. Bo ja piszę płyty dla dorosłych, a nie dla młodzieży. Zaśpiewasz jeszcze kiedyś Hej Szarawiaro? No dlaczego nie? Bardzo chętnie. Tylko ja nie chcę, żeby koncert trwał na 4 godziny, bo mogą mnie zawieść już na trumienki po tym koncercie. Ja mam żonę, dzieci, dwoje. Drodzy Państwo, pytanie chcecie zadać jakieś? Artyście? Ja chciałem się zapytać, czy córka, czy syn? Słucham? Czy córka, czy syn, te dzieci? I córka, i syn. Aaa, to jest... To było trudne pytanie, prawda? Powiedz mi, ale dobrze odpowiedziałem. Odpowiedziałem szczerze. Tak. Dziękujemy serdecznie Tomaszowi Budzyńskiemu, niezwykłemu wokaliście wielu niezwykłych zespołów. Takie pytanie, no ja wiem, że głupie i pewnie bez sensu. Wróćki Siekiera w składzie zbliżonym do wyjściowego z 1984 roku? Ja tego nie wiem. Ja nie jestem od zespołu Siekiera. Ja gram w zespole Armia. Uwielbiam takie odpowiedzi. Zespół Armia, ja zespół, z tego co słyszałem, zespół Siekiera się podobno reaktywował. No ale będzie grał te klimaty z Nowej Aleksandrii, tak? Tak. Albo jeszcze inne. Ja już do tego nic nie mam. Ale masz kontakt z Adamskim? Rozmawiasz? Nie mam. Co byś chciał jeszcze powiedzieć w ostatnim zdaniu tego wywiadu oczywiście? Żeby młodzież nie słuchała płyty Proces. Tylko poczekała, jak 30 lat skończą, to dopiero mogą Proces płytę kupić sobie. Aha. To ja już zapraszam starszych do... ale młodzież jeszcze nie. To ja czyli, słuchać. Czyli gdybyśmy wzięli część płyt, to byśmy mogli sprzedawać na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Chodzi tak? o to, że młodzież jest po prostu jest delikatna. To są sprawy poważne, nie dla młodzieży. Dokładnie. Dziękuję bardzo.